Organizuje Pan Święto Aniołów zamiast Halloween w mieście. Skąd ten pomysł? E, no, muszę powiedzieć tak. E, proszę zobaczyć, mówimy cały czas o bardzo trudnych rzeczach. O kryzysie, o trudnej sytuacji gospodarczej, o tym, że ludzie są zastraszani. E, dlaczego my dalej mamy jeszcze bardziej brnąć w to, aby iść w jakieś faktycznie potwory, straszenia, demony? Przecież my musimy zło dobrem zwyciężać. Mówił to już kiedyś błogosławiony Jerzy Popiełuszko. Zło dobrem zwycięża. I ja uważam, że my musimy zawsze iść w stronę dobra. Tego zła jest tyle, świat już jest tak przesiąknięty złem, złymi emocjami. I jedna rzecz mi się w tym, powiem szczerze, nie podoba, w tym, w tym Halloween. Znaczy, wiele rzeczy, ale jedna tak bardzo mnie, można powiedzieć, irytuje i drażni: to jest to hasło cukierek albo psikus. Proszę zobaczyć, my od najmłodszych lat już uczymy dzieci, dajemy przyzwolenie na to, że jak nie dostanę cukierka, to mogę zrobić komuś na złość, mogę zrobić komuś psikusa. A czy to nie powinno być tak, że cukierek i dobry uczynek, tak? Zobacz, tu ci daję cukierka, a ty w domu zrób wieczorem jakiś dobry uczynek. Powiedz żonie, że ją kochasz, powiedz swoim dzieciom, że je kochasz, Swoje, swojemu bratu, siostrze, że tęsknisz za nimi, nie wiem, pomóż swoim rodzicom. Tak powinniśmy działać? Dlaczego my idziemy cały czas w tą stronę, z taką narracją negatywnych emocji, jakichś demonów, straszydeł? Czemu my nie idziemy w stronę właśnie tą pozytywną, tego światła, dobra, miłości, otwartości? <grym> Za dużo jest tego zła i, i, i po prostu zrodziło się, powiedziałem. Zróbmy oczywiście nie narzucając nikomu, bo proszę zobaczyć, wszystkie portale, Gazeta Wyborcza oczywiście wyśmiewczo znowu mówi, że prezydent wycofuje Halloween i wprowadza Heaven Win. Po prostu robimy projekt fajny niebo zwycięża. No i zaproponowaliśmy to i różnym organizacjom, i, w szko i szkołom, jeżeli są, jest młodzież chętna, która chciałaby się włączyć w tą akcję, nikomu nic siłą Tutaj się nie narzuca, tu cały czas jest wolny wybór i to chyba bardzo boli niektóre osoby, szczególnie o tych poglądach lewicowych, że, że, że się mianowicie cały, cały czas chcą iść w stronę dobra, tych, tych dobrych, pozytywnych, niebiańskich sił, no i, i dają ludziom wolny wybór, nic więcej. Wielu mieszkańców województwa śląskiego panuje to jest ciekawości, bo to ogólnie te, te wydarzenie już jest tak rozpromowane, On, one do tym pisał i, i, duże profile. RMF, Radio Maria, PCH, e, tak, o 2 no naprawdę fakt nawet e, i tarnogórski ta, to, ta, no, to najlepszy portal tutaj na, na Śląsku, jak nie i w Polsce, jeden z lepszych, także. Cenimy. I co tutaj czeka tych mieszkańców, osoby, które przyjadą zobaczyć? Bo ja też tutaj planuję przyjechać, pewnie jakąś relację też znam z tego wydarzenia. Co, co mogę tutaj, z dzieckiem przyjadę, i co tutaj będzie ciekawego? Panie redaktorze, no przede wszystkim tutaj nie chodzi o PR, czyli to nie było sam plakat i samo hasło, bo to by, to by było tak, bez pokrycia, tak jak to, co zrobił rząd. Ale my zawsze działamy z pokryciem, czyli jeżeli robimy jakieś wydarzenie, to za tym idą oczywiście wspaniałe imprezy, atrakcje dla dzieci. Więc zaczynamy już od samego rana. W, w całym mieście też przy cmentarzach, szczególnie przy tych głównych wejściach będzie mnóstwo aniołów właśnie z koszyczkami, gdzie będą mieli serduszko e, przypominające, że jest to dzień właśnie heaven win, gdzie niebo zwycięża. Zaraz ten dzień przed wszystkimi świętymi będą tam cukierki i będą karteczki z dobrym uczynkiem. Czyli bierzesz cukierek, wylosuj sobie dobry uczynek, który e, zrobisz tam za parę godzin wieczorem swoim bliskim. Więc to, to się będzie działo na mieście. Z tych wydarzeń takich sportowych robimy sztafetę 333 km, czyli bieg aniołów. Dla tych, którzy uwielbiają seanse kinowe, będą dwa filmy, Brz wszechmogący oraz wieczorem przepiękny film. Ja chciałbym zachęcić Państwa, żeby dla tych osób, które są w związkach, szczególnie są małżeństwami, warto zobaczyć ten film Próba ogniowa, przepiękny film o miłości, oczywiście o tych trudnych momentach, zawsze, który się kończy happy endem, Można powiedzieć taki na faktach też, chyba. Chyba film prze, przecudowny, ja go widziałem, zrobił na mnie ogromne wrażenie, więc zachęcamy, aby są jeszcze miejsca, żeby właśnie skorzystać z tych biletów. To wszystko oczywiście jest nieodpłatne, darmowe więc jest też dla, dla kinomaniaków coś, no i to co wieczorem, czyli te centralne wydarzenia, które odbywają się w kompleksie Michał na Mosirze w Michałkowicach i to niezależnie od warunków atmosferycznych, bo to jest hala zamknięta, będzie ciepło, będzie przytulnie, będzie DJ, będzie wspaniała muzyka, będzie wata cukrowa, będzie popcorn, będą też słodkości różnego rodzaju, będzie malowanie buziek, no i oczywiście to co najlepsze dla dzieciaków, czyli dmuchańce, czyli wszystkie te zamki. Dmuchane, zjeżdżalnie, skocznie, trampoliny dmuchane. To, co Wy najbardziej, kochani, lubicie, będzie to dla Was oczywiście też nieodpłatne. Dlatego zapraszamy Was. To już w godzinach chyba popołudniowych, już nie pamiętam, czy 16, czy 17 do 20. Zaczynają się te wydarzenia, takie centralne już na tej dużej hali, więc ona będzie do Waszej dyspozycji. Tam możecie się wyszaleć, wytańczyć. Będą też różnego rodzaju nagrody, także zapraszamy. I tym optymistycznym akcentem y, zakończymy rozmowę. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję państwu, panie redaktorze i do usłyszenia.